my jesteśmy już super samorządem. To będzie tylko właśnie, chcemy tylko pójść tę informację. Tak, zdobycie tytułu super samorząd jest to pewna konsekwencja naszych działań, które podejmujemy, ale to nie jest cel sam w sobie. No, chcemy zrealizować pewne nasze postulaty i przy współpracy radnych, a taką współpracę jak najbardziej widzimy, uda nam się zrobić, więc jeżeli wygramy ten konkurs, oczywiście będzie to wspólny sukces i Woli Zmian, i radnych dzielnicy Wola. Dla nas jest ważne, żeby mieszkańcy dzielnicy współrządzili z władzami, konsultując pewne projekty i prowadząc dialog z władzą na temat tego, jak powinno wyglądać ich otoczenie. W 2009 roku to była najpierw nasza inicjatywa, spotykaliśmy się jako mieszkańcy Woli, a w 2010 zdecydowaliśmy się zarejestrować stowarzyszenie i przyświecają nam bardzo, wydaje mi się, dla wszystkich ważne cele. Naszym takim nadrzędnym celem jest poprawa standardu życia mieszkańców miasta stołecznego Warszawy, w szczególności dzielnicy Wola. Wspólny sukces, którego ja stałem się inicjatorem, jest to założenie Komisji Dialogu Społecznego w dzielnicy Wola, które ta komisja nie działała jako jedyna w całej Warszawie. Oczywiście sukcesem jest też dla nas na pewno zorganizowanie tego plenarnego spotkania w ramach konkursu Super Samorząd, gdzie żeśmy po raz pierwszy właściwie sprawdzili się, jeżeli chodzi o taką szerszą organizację czegoś, namawianie ludzi do udziału. No i mamy nadzieję, że te pomysły, które żeśmy zgłosili, będą realizowane. Ja myślę, że naszym dużym sukcesem jest to, że Wola Zmian zyskuje coraz więcej fanów, jak tak można powiedzieć, coraz więcej osób wie o tym, że Wola Zmian istnieje, coraz więcej osób przyłącza się do naszej strony na Facebooku. Dlaczego mamy wygrać, zdobyć tytuł Super Samorząd? No,
Z tego co wiem, jest to wprowadzane też w Polsce i właśnie pozwala na partycypację w procesie podejmowania decyzji. Podnosi świadomość mieszkańców. Obecnie w naszej dzielnicy nie ma takiej wideotransmisji, a jest to absolutnie użyteczne, bo wpływa to na poprawę komfortu pracy, kultury pracy takiej rady i na pewno na jej skutki. Obecnie informacje przekazywane przez Urząd Dzielnic wyświetlane są na stronie internetowej i na różnych banerach jednorazowych, takich z fleksji, które są wywieszane na budynku Urzędu Dzielnic. Jest to tylko taki problem, że jest to jednorazowa akcja i po takim wydarzeniu takie banery już są totalnie nieużyteczne. Czyli tak, użyliśmy najszerszego medium, najszerzej dostępnego, czyli internetu. Z wydziałem organizacyjnym mówiliśmy się, że tam po prostu zawiśnie nasza informacja o tym spotkaniu na Woli. Faktycznie zawisła, może troszeczkę zbyt późno, no ale to już nie było od nas zależne. Czyli jakby to pokazuje, że niestety ci starsi ludzie nie mają tego dostępu do internetu i jakby ten internet nie jest dla nich medium dostępnym. I stąd właśnie ten nasz pomysł na przykład na ten telewizor. Byliśmy troszeczkę zbyt nieśmiali, jeżeli chodzi o te nasze dwa pomysły, bo ta komunikacja w ogóle istnieje na Woli. To nie jest tak, że tu jest kompletna jakaś pustynia, jest dobra strona internetowa, jest kurier wolski, który trafia do tych mieszkańców starszych, więc chodziło nam o to, żeby ulepszyć to, co już istnieje. I oprócz tych trzech pomysłów, to jeszcze też myśleliśmy nad tym, żeby wprowadzić możliwie w szerokim zakresie dostęp do bezpłatnego, do nieodpłatnego internetu, który też by właśnie usprawnił tą komunikację przede wszystkim z młodymi mieszkańcami. Dlatego też myśleliśmy o aktywizowaniu starszych osób, na przykład myśleliśmy o takiej akcji, w której uczestniczyłyby firmy wolskie, które zdecydowałyby się oddać sprzęt komputerowy, który im nie jest potrzebny,